Siemanko, dzisiaj tak z domowego ogniska, że tak powiem. Będziemy otwierać paczkę. Dzisiaj odebrałem. Jak już może widzicie po taśmach. Dołączyłem do teamu Graf Polska. No i dostałem tą oto zawartość tego kartonu. Taka kolekcja wiosenna miała dla mnie przyjść. No i co, otwieramy i patrzymy, co my tu mamy. Na pierwszy ogień czapeczka. Model R5 Black. O, proszę bardzo. Co my tu dalej mamy? Worek. Worek, mam nadzieję, że mi córka nie zabierze do szkoły. I po drugiej stronie kamery. No i tu już jakieś długopisy, miarka. To co to jest? Nawet nie wiem. Nie wiem, co wam nie powiem. Także to na bok. O. Kamizelka. Teraz widać? Pani operatorko. Kamizelka. Na pstrągi się przyda. Z fajną kieszonką tutaj z tyłu. Mocowanie na klipsa podbieraka. Na magnes. Wpinka na przynęt. Czyli wszystko to, co potrzeba. Obszerne kieszenie. Od razu wam będę mówił modele. Może się komuś coś spodoba. To 329B. Model tej kamizelki. Patrzymy dalej, co my tu mamy. No właśnie, coś przeciwdeszczowego. To tygryski lubią najbardziej. B. Kurtałka przeciwdeszczowa. Aż się nie mogę powstrzymać. Od razu przymierzę. No wiadomo, jeszcze jakiś ciuch pod spodem. Będzie idealna. Kieszenie od środka. Zamki wodoszczelne. Super. Proszę, i mamy pod spód Polar. Polar z kapturem. Taki właśnie wiosenny. Chociaż powiem wam, że gruby jest, fajny. Zapinany na zamek. 225BL1. Kolejny fajny ciuszek. Koszulka. Koszulka, już widzę, że to materiał taki, jak lubię.
również z kapturem. Model 964COM.com. Także co, ja może wyjdę na chwilę z tego kadru i już z nią wskoczę. No i tak już wyglądam ubrany. Jedziemy dalej. Mam nadzieję, że to są spodnie do tej przeciwdeszczowej kurtki. No i tak jak myślałem, portasy. Pasek dodatkowo wszelki. Artykuł numer 732B. Fajnie jest z tyłu montaż robinezny pływający, znaczy wypornościowy z grafa. Także też są podobne wzmocnienie tutaj na tyle i bardzo fajnie się to sprawdza. Także spodenki przeciwdeszczowe do kompletu, nogawki z zamkiem, można sobie kalosze ubrać. Rozsunąć te nogawki, tu jest rzep do spinania później, żeby nic tam do środka się nie przedostawało. No i co, jedziemy dalej. Skarpetki. Dwie pary są tu. Tu jest to takie grubsze, bardziej zimowe. Trekkingowe, to i w góry się przyda. Dwie pary. Tych otrzymałem. No i te są z wewny Marinosa. Na pewno się przydadzą. No i tu dalej, tak jak się domyślam. Dobrze się domyślam? Tak. Termoaktywna koszulka. Lubię takie rzeczy. Wolę się ubrać mniej, a materiały, które grzeją i nie przegrzewają. Także kolejny ciuszek do kompletu. Koleson się również spodziewam. Jak rozmawiałem z Krzyśkiem Kłosem, to rozmawialiśmy, że używam takich właśnie rzeczy termoaktywnych. Druga koszulka. Fajna sprawa jeszcze na te przymrozki, co mamy w tej chwili. I trzecia koszulka, także kalesonek nie dostałem. Powiem wam, że to jest jakby taka trochę cieńsza, a te dwie są takie same. Jest tu nazwa modelu, czy na opakowaniu. Trochę mi się tu bałagan zrobił. 905-1. Mamy jeszcze 911-2 i to jest 905, czyli ten sam model, tylko inny kolor, kreska 3. Mi się tu bałagano zrobiło. No i do tego wszystkiego buciki. Buciki, nowy model. Nowy model grafa. Coś tu o karbonie kiedyś czytałem. No i buciki Montana. To jest artykuł numer 131.
Carbon kolekcja. Super, tu mają tą wodoodporną powierzchnię. Także co? Na rybkach teraz będę użytkował. W opisie filmów, jak zwykle, zawsze Wam wklejam różne rzeczy. Tak samo tutaj będziecie mieć wklejony kontakt do Krzyśka Kłosa. W razie byście mieli jakieś pytania odnośnie rozmiarów, czy doboru, czy żeby sprawdzić, czy dany rozmiar będzie na Was pasował, bo nie zawsze te tabele rozmiarowe, jak wiadomo, się tam pokrywają. Także proszę o kontakt do Krzyśka i na pewno Wam doradzi, co wybrać i jak to dopasować. Dzięki za obejrzonko, do zobaczenia na rybkach.